Szczyt klimatyczny ONZ w grudniu 2018 roku odbędzie się w Katowicach. Taką decyzję podjęli przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. To doskonała wiadomość i wyróżnienie nie tylko dla miasta, ale także dla wszystkich mieszkańców całej powstającej ponad 2-milionowej metropolii. A walka o organizację szczytu nie należała do łatwych. W opinii specjalistów najsilniejszym kontrkandydatem stolicy województwa śląskiego był Gdańsk. Panie prezydencie, przede wszystkim gratulacje, bo takiego wydarzenia, takiej imprezy w Katowicach no nie było chyba nigdy, a były wielkie wydarzenia. No Katowice to już chyba miasto, które zobowiązuje. Absolutnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję za te gratulacje, ale oczywiście jest to praca wielu ludzi, wiele dyskusji, rozmów, kontrola również przez ONZ potencjału naszego miasta. To wszystko przyczyniło się do tego, że możemy dzisiaj absolutnie świętować ten sukces, ale on dopiero ziści się rzeczywistą wartością, kiedy będziemy już po konferencji i będą same pozytywne słowa spływały, podziękowań na ręce moje czy Ministerstwa Środowiska. Pojedzie pan do Bonn na szczyt klimatyczny, żeby też podejrzeć innych, jak to się robi? Absolutnie tak. Muszę jechać do Bonn, zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest wszystko zorganizowane. Muszę również zaprezentować nasze miasto w Bonn, aby już wszyscy delegaci wiedzieli, gdzie przyjadą w przyszłym roku, co ich tutaj czeka, jakie atrakcje będą przygotowane dla nich. No i nad tym teraz musimy bardzo mocno pracować. Jakie argumenty i powody zadecydowały o tym, że Katowice wygrały chociażby z Gdańskiem, bo przecież Gdańsk też się o ten szczyt starał? Można powiedzieć, że gdyby połączyć Gdańsk i Katowice, to byłaby perfekcyjna kandydatura. Oczywiście myśmy zaimponowali ogromnym potencjałem kongresowo-wystawienniczym. Myślę tutaj o Międzynarodowym Centrum Kongresowym, o Spotku i oczywiście o możliwościach targów katowickich, a patrząc jeszcze szerzej, targi Expo Silesia w Sosnowcu, ponieważ sama konferencja, to są zaledwie 3 dni, ale jest wiele imprez towarzyszących tej konferencji i to zajmie około 2 do 3 tygodni to, co się będzie działo wokoło szczytu klimatycznego. A więc musimy stanąć na wysokości zadania, musimy to wszystko poukładać tak, żeby miało to sens i logikę i aby nie potknąć się o żaden problem, który przy tak dużych imprezach często występuje. Już w listopadzie 2016 roku podczas szczytu klimatycznego w Marrakeszu zapadła decyzja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji szczytu w 2018 roku, a już w grudniu 2016 prezydent Marcin Krupa złożył ofertę Katowic jako miasta gospodarza. Teraz przed prezydentem i jego świtą nie lada wyzwanie organizacyjne, ale na pierwsze przeszpiegi prezydent Krupa pojedzie już w tym roku na szczyt klimatyczny w niemieckim Bonn.